Gospodyń wiejskich, tak? Tak. Koło gospodyń wiejskich w Kołczynie. No to od tego zacznijmy. Kiedyście się zawiązały, jak powstałyście, co robicie ciekawego, jak funkcjonujecie? Nasze koło powstało w 2011 roku, w lutym, jako pierwsze w gminie Rokitno. Co robimy? Udzielamy się społecznie, organizujemy różne takie imprezy mieszkańcom obu Sołec, bo koło nasze składa się z obu Sołec, Kołczyn i Kołczyn Kolonia. Także organizujemy różne spotkania takie integracyjne. Pomagamy w dożynkach. Macie swój własny wieniec zazwyczaj? Znaczy na dożynkach parafialnych to mamy swój, a tak pomagamy tak przy organizacji. Nasz pierwszy wieniec w Sławatyczach na dożynkach powiatowych, nasz wieniec przez nas robiony, dostał wyróżnienie. Brawo. Gratuluję. No i z tego co widzę, nie spoczywacie na laurach, ponieważ dzisiaj kolejne wydarzenie. Z czym się wiąże? Tak, dzisiaj po raz drugi jesteśmy tak jakby uczestnikami programu prowadzonego, którego pomysłodawcą i organizatorem w sumie jest Fundacja Biedronki. Program to danie wspólnych chwil. Fundacja Biedronki zapewnia środki na zakup produktów, co oznacza, że jest programem finansowanym przez Fundację Biedronki. I celem tego programu jest zapobieganie samotności seniorom poprzez wspólne spotkanie przy stole, poprawa jakości życia seniorów, integracja z lokalną społecznością, możliwość rozmowy, dobroczynność, no i głównie wspólna, świetna zabawa. Co ciekawego Panie dzisiaj przygotowały na te stoły? Same pyszności. Mamy rosołek, tradycyjnie, tak, dlatego że wielu seniorów no, na pewno nigdy nie pogardzi takim daniem. Skór z Kołczyna? Tak, skór z Kołczyna z wolnego wybiegu. Nie wspomnę o kaczce. Tak, oczywiście. Makaron własnoręcznie gnieciony. No do tego... Ziemniaki z mielonym, z buraczkami. Zasmażonymi. Tak. Czuję, że tutaj dłużej zostanę. Tak, tak. A do tego jeszcze takie przekąski z piersi z kurczaka, delikatnie opanierowane. Ciasto, śledziki, rybka. Wszystko to, z czego naprawdę seniorzy będą zadowoleni. No właśnie, seniorzy. 60+. O tym może na chwilę porozmawiajmy przez chwilę. Jak każda z wiosek, to widać. Ludzi coraz mniej, społeczeństwo się starzeje i jest ta samotność. Czy to też również w Kołczynie nie widać? No, część seniorów na pewno jest samotnych. Nawet jeśli mają rodziny, to wiadomo, że te rodziny mają swoje rodziny i nie zawsze mogą być na każde zawołanie. A my tutaj chcielibyśmy, aby ci nasi seniorzy właśnie przy takich spotkaniach jak dzisiaj mogli się spotkać, porozmawiać ze sobą, spotkać ze swoimi kolegami, koleżankami, prawda? No i żebyśmy się wspólnie z nimi integrowali, bo my też kiedyś będziemy w takim wieku i miejmy nadzieję, że nas ci młodzi, te młodsze pokolenie też będzie zapraszało na takie integracje. Święte słowa. Dla seniorów to spotkanie. Spotkanie za darmo, czyli przychodzą, integrują się, spożywają z wami wspólnie te przepyszne rzeczy. Co gdyby zjawił się senior z innej miejscowości, z innej wioski, z innej gminy? Zawsze jest to jedno nakrycie przygotowane dodatkowe? Tak, tak. Każdy senior może tutaj skorzystać bezpłatnie z poczęstunku przygotowanego przez nasze koło, bez względu na to, czy pochodzi z naszej miejscowości, czy z sąsiedniej. Nie pytamy o adres. Tak, nie pytamy o adres. Seniorów zapraszamy i zawsze znajdzie się poczęstunek. Jeśli ktoś oczywiście z seniorów nie mógłby przyjechać, to też przygotujemy i dowieziemy do domu. Widzę wspólnie z wami wójta gminy Rokitno. Często bywa gościem tutaj? Odwiedza nas? Tak, odwiedza. Zawsze jest, jeśli zapraszamy go, to zawsze chętnie przyjeżdża i wspiera nas swoją obecnością. I jeszcze na koniec, to druga już taka inicjatywa, tak? Tak, to jest druga inicjatywa. Rozumiem, że pierwsza się udała.
Tak. Pierwsza się udała, dlatego no, generalnie założeniem Fundacji Biedronki, danie wspólnych chwil, jest zorganizowanie spotkań dla seniorów, minimum dla trzech, no żeby nie spocząć, prawda, no... Trzech spotkań, tak. Żeby, no, no wiadomo, jeśli my widzimy, że i seniorzy chcą się z nami integrować, no to my też nie możemy poprzestać na jednym, tak, organizujemy, uczestniczymy w organizacji kolejnych. Myślę, że są zadowoleni seniorzy, skoro tak licznie przybyli. Dzisiaj spotykamy się w Kołczynie. To dobrze, że mieszkańcy pamiętają o seniorach, że chcą się integrować, że są programy, które w tym pomagają. No i Kołczyn tutaj widzę, że jest wzorem tej integracji senioralnej. Witam serdecznie. Kolejne koło gospodyń wiejskich, tym razem z Kołczyna, podjęło to wyzwanie i skorzystało ze wspaniałego projektu Biedronki. Zaprosiło mieszkańców, seniorów 60+, z miejscowości i Kołczyn, i Kolonia Kołczyn. Ja jestem pod wrażeniem, ponieważ w obecnych czasach wyjść z domu w niedzielę, w godzinach popołudniowych, to naprawdę jest super sprawa i gratuluję nie tylko dla koła gospodyń wiejskich, że podjęło ten trud i dzielą się swoją działalnością z mieszkańcami, ale gratuluję również z całego serca dla mieszkańców, którzy są tutaj w świetlicy w Kołczynie. Gmina Rokitno, jak większość gmin w Polsce, również dostrzega problem tego, że społeczeństwo nam się starzeje. Seniorów jest coraz więcej i co najgorsze, coraz więcej jest samotnych seniorów. Tak, i tutaj właśnie też wychodzimy z różnymi inicjatywami poprzez oczywiście samorząd gminy, który reprezentuje w tej kwestii Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Staramy się docierać do seniorów i właśnie to, co pan powiedział, samotnych seniorów, bo no niestety, ale ich przybywa. Ale też liczymy na to, że podołamy temu wyzwaniu i dotrzemy do każdego seniora, żeby nie był samotny, żeby podczas różnych wydarzeń, nie tylko związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia czy Wielkanocy, ale również w ciągu roku być z nimi, wspierać ich i pytać, co u nich się dzieje. I wspierać w sensie takim organizacyjnym, związanym z ich życiem. To mnie nie, czy ja to ubolę, ja to samą.